серйозна думка. Може на початок крутко о інспіраціях, о помисле, скон помисл на акції «Не плати за працю». A na co dzień pracując z osobami z Ukrainy, często słyszymy ich historię o tym, jak trafili do Polski, gdzie i w jakich warunkach pracowali i często o tym, ile zapłacili za to, żeby móc przyjechać tutaj do Polski pracować. Ile zapłacili i od razu powiem Państwu, że nie powinni zapłacić nic, bo pośrednictwo pracy w całej Unii Europejskiej jest darmowe i oficjalnie na Ukrainie również nie powinno się takich opłat pobierać. Natomiast jak zaraz przedstawimy w kolejnych slajdach kilka takich ciekawych danych, które są wynikiem ankiet i jakby badań prowadzonych przez nas, no widzimy, że to jest ogromny problem. Również praca na czarno w Polsce tutaj bez umowy jest takim elementem dość znaczącym przy zatrudnieniu pracowników ze wschodu. W zeszłym roku wspólnie z Wyższą Szkołą Handlową z Wrocławia przeprowadziliśmy badanie na próbie 500 pracowników zatrudnionych przez nas tutaj w Polsce i pytaliśmy o ich doświadczenia w przeszłości z właśnie opłatami dla nielegalnych pośredników i 60% osób przyznało się do tego, że wyjeżdżając poprzednio, pracując już kiedyś w Polsce, no musiało zapłacić za tego typu pośrednictwo. 60, być może to nawet więcej, bo zakładam też, że nie wszyscy chcą się przyznać do tego typu opłat. Za co płacą osoby przyjeżdżające tutaj do Polski? Żebyście Państwo dobrze zrozumieli, najpierw powiem parę słów o procedurze zatrudnienia tutaj w kraju. Najłatwiejszą formą rozpoczęcia pracy w Polsce przez pracowników z Ukrainy jest praca w oparciu o oświadczenie o zamiarze zatrudnienia tutaj w kraju. Jest to dokument, który pracodawca polski, jeżeli już znajdzie kandydata do pracy, przeprowadzi taką rekrutację, udaje się do Urzędu Pracy, gdzie musi podać, kogo zatrudnia, czyli dane tej osoby, musi podać, w jakim miejscu ta osoba będzie pracowała i za jaką stawkę. Ten dokument jest wysyłany dopiero później na Ukrainę i z tym dokumentem trzeba się umówić na wizytę w konsulacie i na podstawie tego dokumentu otrzymuje się wizę. Dzięki temu kompletowi można później przyjechać do kraju tutaj i legalnie pracować. Taki dokument, jak się Państwo domyślacie, jest darmowy, natomiast cała dość, myślę, taka już zorganizowana grupa firm, która żyje z tego procederu, każe sobie za to płacić. Te opłaty na Ukrainie są różne. Myśmy się spotkali z kwotami, myśmy tutaj napisali od 250 do 380 zł, ale takie kwoty, tak jak Pan tutaj słusznie wspomniał, są nawet zaniżone, bo czasami to są kwoty, ale w euro. A im dalej na wschód Ukrainy, tym te opłaty jeszcze wyższe. To jest jeden element. Drugi to są opłaty za znalezienie pracy. To też znowu jest od 200 do 500 zł, ale to może być znacznie więcej. Jak to zsumujemy, razem daje nam to powiedzmy jakieś 1000 zł nawet. Żeby to tylko zobrazować, Państwo musielibyście wiedzieć, że na Ukrainie takie średnie wynagrodzenie w takiej branży produkcyjnej dla osób, które nie są specjalistami w jakiejś dziedzinie, to jest około 300-400 zł. Jak zestawimy to z tym powiedzmy 1000 opłat, to są bardzo duże pieniądze, które taki kandydat do pracy musi wydać, żeby przyjechać do Polski. A tak jak mówię, nie powinien zapłacić nic. Na kolejnym, jeszcze może jedna rzecz tutaj interesująca. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś zapłaci za te oświadczenia czy za pracę na Ukrainie. Okazuje się, że po przyjeździe tutaj do Polski tej pracy nie ma.
Wobec tego akurat w Warszawie bardzo często trafia na Dworzec Zachodni, gdzie żeby znaleźć tą pracę, jeszcze raz płaci pośrednikom tutaj działającym z Ukrainy też 500-400 zł różnie, czyli jakby dokonuje tych płatności po raz drugi. No i to jest naprawdę bardzo duża patologia i skala tego problemu też jest spora. Jest bardzo dużo firm działających na rynku polskim, współpracujących ze swoimi partnerami na Ukrainie, gdzie po jednej stronie ktoś zajmuje się rekrutacją tam na Ukrainie zainteresowanych osób, a po drugiej stronie ktoś zajmuje się tutaj w Polsce załatwianiem całej dokumentacji, czyli tych wszystkich oświadczeń. No i ten biznes później w ten sposób się napędza, nakręca i przynosi całkiem spore dochody dla tych osób, które to prowadzą. Na kolejnym slajdzie, tutaj już oddam pani mikrofon, myśmy przeprowadzili taką tutaj screen ekranu z jednego z portali społecznościowych i więcej o tym. Ja myślę, że dla osób, które są z Ukrainy, jakby nie muszę mówić, że mamy też taki jest społecznościowy portal w Kontakcie. I bardzo łatwo dotrzeć do ogłoszeń, do informacji od pośredników, ile kosztuje, jaką pracę można dostać. Tutaj jest przykładowy, mamy nakłady wakacje płatne 2000 hrywien, czyli mamy 2000 hrywien, to jest około 300 zł za pracę. Zrobiliśmy też sezonową pracę, też zrobiliśmy następny. Nasza koleżanka akurat sprawdziła, przeprowadziła rozmowę, to też okazało się, że wakacje 60 dolarów i raczej, i to nie było, dla niej to nie było problemowe dotrzeć do takiej informacji i dla kogoś, kto szuka w Kontakcie, który jest mniej, może tak monitorowany, bym powiedziała, jeśli chodzi o takie aspekty. Czyli jest dosyć dużo grup, gdzie otwartym tekstem jest powiedziane, ile co kosztuje, za co trzeba zapłacić. Na Facebooku też są takie grupy, ale Facebook chyba jest bardziej jest polityka przestrzegana, jednak kontrolowany przez Facebook i tam jest mniej, ale tym niemniej też na Facebooku w prywatnych wiadomościach można dotrzeć do takich ogłoszeń. Także jakby dostępność tych ludzi, to są jakie firmy takie, czy małe, ale też na przykład nieoficjalni, po prostu pośrednicy, którzy zajmują się takim, że oni szukają tutaj, sprzedają oświadczenia, i też tak, i pracy tak zwane. Także tutaj jest to proceder dosyć szeroki i też no niestety jest też takie w Ukrainie uczucie, że jak się zapłaci, to znaczy, że będzie miał tą pracę. I to jest też jakby duże zjawisko, duża skala, że trudno przełamać to, że można, może troszeczkę więcej pracy trzeba, ale wtedy można uzyskać nie płacąc pracę i tutaj też to dotyczy edukacji, bo też wiele uczelni polskich szuka studentów w Ukrainie, ale ukraińscy rodzice zwłaszcza, oni myślą, że muszą zapłacić pośrednikom, żeby na przykład ich dzieci dostali się na studia. Jakby to jest podobny mechanizm, oni myślą, że zapłacą, będą mieć. Także my tutaj chcemy jakby ostrzegać przed takimi pośrednikami, ale też uświadamiać ukraińskich obywateli, że pracy można znaleźć nie płacąc. Przynajmniej płacąc tylko za wizę, za te rzeczy, które trzeba. Wiza nacjonalna też bezpłatna. No narodowa bezpłatna, ale inne wizy, co nie, część jest płatna. Ta Schengen wiza jest płatna, ale tym niemniej, jeśli ponosić już opłaty, to już te, które są konieczne, ale nie te, które są zakazane prawem. Ja tutaj też jakby odniosę się do tego, o czym pani mówiła, bo ja pamiętam, jak myśmy w styczniu w zeszłym roku otwieraliśmy nasze drugie biuro na Ukrainie, we Lwowie. Zaprosiliśmy też przedstawicieli konsulatu polskiego i mówiliśmy, jak działam, jak generalnie działa się w Europie w pośrednictwie pracy, że tych opłat się nie pobiera od pracowników, bo to tak naprawdę klient tutaj w Polsce płaci takim firmom jak my za to, że ma dostęp do siły roboczej. Powiedziała, że my powiedzieliśmy, że my działamy, nie zamierzamy pobierać żadnych opłat od kandydatów. I wtedy pamiętam te słowa, że no to będziecie mieli ciężko, bo jakby przełamać taki stereotyp myślenia będzie bardzo trudno, bo tak jak pani mówiła,
często jest tak, że jak nie zapłacę, to znaczy, że pewnie nie otrzymam tego, na co liczę. Ale po już takim dość dłuższym okresie takiego mocnego, intensywnego działania w tym zakresie, zmienia się to i ja mógłbym to porównać trochę do tego, co się działo kiedyś w Polsce, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, też pobierało się opłaty za jakąś pomoc administracyjną, pomoc w wypełnianiu dokumentów i wiele innych czynności. To wszystko później się ucywilizowało, zniknęło. Myślę, że podobnie będzie również z rynkiem ukraińskim. Ten problem opłat za pracę to jest jedna kwestia. Druga to jest jeszcze praca w Polsce bez umów. My, zatrudniając osoby z Ukrainy, prowadzimy z nimi wywiady, dowiadujemy się tego, co się działo z nimi wcześniej, z jakimi problemami mieli do czynienia. I również tutaj przebadaliśmy ponad 500 osób, które już wcześniej były kiedyś w Polsce, pracowały w Polsce. 20% osób przyznało nam się, że pracowało kiedyś w Polsce bez umowy, głównie gdzieś w sektorze rolniczym czy gdzieś w sektorze budowlanym. W tym przypadku ja myślę, że to jest jeszcze bardziej zaniżone, dlatego że do tego się trudniej przyznać, że tych osób w rzeczywistości było więcej. Takie osoby też często nie wiedzą, że narażają się na ryzyko, między innymi w razie jakiegoś wypadku w pracy, nie są ubezpieczone, czy też nie mają prawa do opieki zdrowotnej, bądź też ryzykują, że to, na co umówili się z pracodawcą, to tak na końcu będzie połowa kwoty, albo w ogóle nie będzie tej kwoty, nie wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc i wiele takich historii naprawdę słyszałem. To są akurat problemy podobne, z którymi borykają się polscy pracownicy, ci, którzy pracują bez umów, tylko ta wiedza, gdzie się zwrócić po pomoc w przypadku Polaków jest zdecydowanie lepsza. Teraz parę statystyk. Tutaj na tym slajdzie to są dane z Ministerstwa Pracy. Widzicie Państwo, że w zeszłym roku oświadczeń o zamiarze zatrudnienia zostało wydanych w kraju aż 762 tysiące. To nie znaczy, że tyle osób tutaj przyjechało, bo niektóre z osób pracowały w kilku miejscach, w kilku zakładach pracy. Dla każdego zakładu pracy jest potrzebne dodatkowe nowe oświadczenie. Ale jak porównamy to z 2013 rokiem, to ten wzrost liczby wydanych oświadczeń to jest aż wzrost o, z tego co pamiętam, 850%. Najwięcej pracowników z Ukrainy, oczywiście jest w województwie mazowieckim. To też dane z Ministerstwa Pracy. Branże, w których najczęściej zatrudniane są osoby z Ukrainy, to rolnictwo czy branża budowlana. Ale to też się zmienia, bo z naszych obserwacji, po tym jak my rozmawiamy z firmami, do jakich firm dostarczamy pracowników z Ukrainy, widzimy, że otwierają się na ten kierunek, na z Ukrainy coraz to nowe sektory, bardzo dużo międzynarodowe koncerny, przede wszystkim z branży automotyw. Są otwarte. Wynika to przede wszystkim z tego, że brakuje na naszym rynku pracowników z Polski. Ta dobra fama o tym, jak to jest przy jakimś większym zatrudnieniu osób z Ukrainy, też dociera do coraz większej ilości firm. Tutaj jeszcze trochę danych. Oprócz oświadczeń mam jeszcze zezwolenie na pracę czy karty pobytu. Tych danych też nie można sumować, bo często ktoś, kto pracował na oświadczeniu, w kolejnym kroku załatwia czy organizuje sobie zezwolenie na pracę. Tutaj w tych statystykach jest też bardzo duży wzrost. Ciekawostką jest również to, że w przypadku studentów też, tak jak rozmawialiśmy przed
8% wzrostu było, tak? 7 tysięcy więcej. 7 tysięcy w obecnym roku akademickim więcej mamy studentów z Ukrainy. Teraz to już jest ponad 30 tysięcy osób. Także naprawdę masa, rzeka osób przybywających w Polsce. W zeszłym roku, tak jak już wspomniałem, prowadziliśmy badania na grupie 500 osób wśród naszych pracowników. Pytaliśmy o różne kwestie, m.in. o główne przyczyny wyjazdu do Polski. Tutaj nie ma zaskoczenia. Przede wszystkim to są cele zarobkowe, ale też sytuacja gospodarczo-polityczna. To było wskazywane przez osoby, które brały udział w tej naszej ankiecie. To jest, myślę, bardzo ciekawe, dlatego że osoby, które badaliśmy, uważają nas za kraj otwarty dla pracowników z Ukrainy. Prawie ponad 90% osób myśli o nas w ten sposób. Większość osób również jest zdecydowanie zadowolona z swojej pracy w Polsce. Jak pamiętam szczegóły, tutaj nie ma, to są przede wszystkim kwestie wynagrodzenia, ale to też są elementy traktowania tych pracowników w Polsce. Ja mam takie osobiste doświadczenie, że często jakaś część, powiedzmy 20-30% firm, z którymi współpracujemy, podchodzi faktycznie z wielką troską, z wielką opieką, bardzo się interesuje tym, w jaki sposób te osoby są tutaj przyjmowane, w jakich warunkach mieszkają. No, wielka troska też wynikająca pewnie z tego, co dzieje się na Ukrainie, z tych przekazów medialnych za to płynie. No i to jest pozytywne i też ma odzwierciedlenie w tych wynikach ankiet. Pytaliśmy również pracodawców o tym, co sądzą o pracownikach z Ukrainy. I oni przede wszystkim tutaj wskazują na dużą motywację do pracy, pracowników z Ukrainy, ich nastawienie do pracy, ale też to, że bardzo szybko się uczą, zarówno języka polskiego, przynajmniej w takiej komunikatywnej wersji, w takim poziomie komunikatywnym, ale też czynności, które wykonują w pracy. Tego slajdu dzisiaj nie ma, ale ja pamiętam, że jak badaliśmy też poziom wykształcenia osób, które przyjechały do nas tutaj, do Polski, to 75 czy blisko nawet 80% osób, które przyjechały tutaj do Polski z Ukrainy, miało minimum średnie wykształcenie. To też jest jakby wytłumaczeniem tego, że są to naprawdę bardzo wartościowe osoby, które przyjeżdżają do kraju i one też szybko przyswajają nową wiedzę i odnajdują się w nowej rzeczywistości. Jak chcemy działać, jak chcemy promować ideę nie płacę za pracę? Mamy kilka pomysłów. Jednym z pierwszych jest broszura informacyjna, którą już wydaliśmy i ona będzie zarówno drukowana w formie takiej papierowej, jak i będzie dostępna w wersji elektronicznej. W tych takich zestawach, w tych torbach, które Państwo otrzymaliście przy wejściu, tamta broszura się znajduje, będzie się można z nią zapoznać. Natomiast o tym, co jest w środku, to może w parę słów. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o środek, tutaj jest dużo informacji przed przyjazdem do Polski, czyli jak szukać pracy, na co zwracać uwagę. Mamy też, jakie są rodzaje umów o pracę, jakie są agencje, jak szukać pracy, czyli tutaj są jak przez internet też szukać pracy. Też jest, akurat naszego partnera są się adresy siedzib i też jak się do nich zwrócić. Mamy też rozdział, jak otrzymać wizę. Potem procedura, jak przekraczać granice, jak się odnaleźć też w Polsce, jakie są ubezpieczenia, co to są podatki, w jaki sposób są odliczane. Oprócz tego mamy też na ostatniej stronie adresy organizacji czy instytucji, które udzielają wsparcia, tu akurat jest też nasz adres, też adres infolinii IOM,
które akurat działa w całej Polsce, wiem, że też w Ukrainie w jakimś okresie działało, nie jestem pewna czy teraz, ale też można zadzwonić, dowiedzieć się, jeśli chodzi o różnego rodzaju kwestie związane z zamieszkaniem w Polsce. Także myślę, że jest też, to jest zaletą, nie jest duża, bo to też często duże broszury, książki odstraszają, to akurat taka informacja, żeby się zapoznać, żeby można potem dalej szukać więcej informacji, już wiedzieć, jak się odnaleźć. Od wielu lat, od 16 lat wysyłamy również Polaków do pracy za granicą, do Holandii i pewne sytuacje są bardzo, bardzo podobne. Myśmy również kilka lat temu wydali podobny podręcznik informujący o prawach, które mają polscy pracownicy właśnie w Holandii, o tym, jak się zachowywać, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać rozwiązań, więc no, wiele sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo podobne. Oprócz broszury informacyjnej stworzyliśmy również stronę niepłacezapracę.com. Ona jest dwujęzyczna, tam można znaleźć, można ściągnąć na tej stronie również tą broszurę, natomiast można tam znaleźć wiele porad odnośnie tego, jak się poruszać na rynku, gdzie można pewne kwestie urzędowe tutaj w Polsce załatwić. Będziemy prowadzić też vlog na temat legalnej pracy. Znowu porady. Pierwsze dwa odcinki mamy już nakręcone. Ten vlog też będzie można znaleźć tam link do vloga na stronie. Zamierzamy również aktywnie działać w mediach społecznościowych, to chociażby Facebook czy Kontakcie. Także tutaj ta akcja w przypadku osób młodych na pewno to jest idealne źródło. Możemy również rozszerzać tam współpracę na inne organizacje tutaj w Polsce czy za granicą i przede wszystkim szkolić. Chcemy razem z Fundacją Nasz Wybór przeprowadzić całą serię szkoleń tutaj w Polsce. Raz w miesiącu, w każdą niedzielę, czyli taki dzień, który nie jest dniem robotnym, będzie idealnym dla tego, żeby jak najwięcej osób mogło tutaj. Z tego co słyszałem, zainteresowanie takimi spotkaniami jest bardzo duże. Tutaj też parę słów. Proszę. Z naszego doświadczenia właśnie my robiliśmy i mamy, pracujemy z prawniczką Małgą Majewską, to zawsze ona akurat właśnie uczyła, jak pisać CV, jak przygotowywać się do funkcjonowania rynku pracy w Polsce, no to zawsze było duże zapotrzebowanie i jakby tutaj też inne organizacje, z którymi współpracowaliśmy, organizowały. Także myślimy, że to jest bardzo ważne i planujemy właśnie serię około 10 takich szkoleń raz w miesiącu. I tutaj też jest duży układ właśnie o to Polska, dlatego że to wy jesteście pracodawcą, wy wiecie co, czego chce pracodawca. Akurat to będzie istotne, że na przykład będą próby rozmów kwalifikacyjnych, takie informacje, żeby wiedzieć, jak się przygotować. Ja myślę, że to jest istotne i bardzo korzystne. I takich raczej jest, nie spotkałam się ostatnio, żeby właśnie agencja pracy w taki sposób angażowała się w informowanie, właśnie w uczenie też, jak szukać pracy, jak sobie dobrze radzić na rynku pracy w Polsce. Bo tutaj ja może z takich praktyk, często u nas jest no zupełnie inna kultura też, jak pisać CV, inne informacje w te CV wkładać niż potrzebne jest w Polsce. Nie wiem, tworzenie maili, które są jakimiś dziwnymi numerkami, a nie ma imienia, nazwiska. To jest też, ja wiem, że też czasem w Polsce też się zdarza, ale jednak jest wiele niuansów, na które pracodawca zwraca uwagi, kiedy daje pracę. I tutaj myślę, że będzie istotne, żeby po prostu jakoś poznać z Polską, z tej strony, tak by powiedzieć szerzej. Na koniec podsumowując tą naszą prezentację, według różnych badań ekonomistów do 2030 roku na polskim rynku będzie brakowało od 3 do 5 milionów osób w wieku produkcyjnym. To są szacunki polskich wybitnych ekonomistów i żebyśmy jako kraj, jako Polska mogli utrzymać też tempo wzrostu. My potrzebujemy imigrantów zarobkowych. Takim naturalnym kierunkiem
jest dla nas Ukraina. I dlatego właśnie myślę, że musimy sporo włożyć pracy w to, żeby osoby, które tutaj przyjeżdżały, czuły się bezpiecznie, miały szansę rozwoju w kraju, widziały, jak się odnaleźć na rynku pracy. To tyle. Dziękujemy bardzo i jesteśmy otwarci na pytania. Chciałem zapytać, ja jestem z przeglądu, ile jest, czy można jakoś policzyć, takich firm, które nielegalnie, czy też oszukują tych kandydatów do pracy i czy to jest raczej inicjatywa ukraińska, czy polska? Gdzie jest tutaj ten pomysł, że można zarobić na takim nabieraniu ludzi? Ja powiem z twojej strony, później ze swoimi doświadczeniami musi się pani podzielić. Ja myślę, że na takie odpowiedź na to pytanie Straż Graniczna bardzo chciałaby taką odpowiedź otrzymać, dlatego że z rozmów też ze Strażą Graniczną wiem, że przede wszystkim oni skupiają się na tym, żeby wyszukiwać takich firm i też eliminować ten proceder, ale z doświadczeń moich wynika, że bardzo dużo jest firm, jakichś spółek, gdzie po jednej stronie jest ktoś z Polski, Polak, współpracuje z jakimś Ukraińcem. Tak jak mówiłem, jedna strona działa na Ukrainie, druga strona działa tutaj w Polsce. My jako agencja w każdym tygodniu otrzymujemy przynajmniej kilka takich zgłoszeń od firm z Ukrainy, że my chętnie dostarczymy wam pracowników. Jakby oni nie pytają o to, ile my mamy im za to zapłacić, tylko to wszystko opiera się na tym, że pobierane są te opłaty od osób zainteresowanych wyjazdem do Polski. Tak działa ten rynek. Tam na Ukrainie to nawet to nie jest tak, że tam działają nielegalne agencje pracy, tylko tam działają biura turystyczne. Przeważnie to właśnie w tym sektorze tak działa, które zajmują się tego typu pośrednictwem. No i też mamy dużą sieć, to ciężko policzyć takich nieformalnych, czyli nie wiem, na przykład kierowcy busów są też takimi pośrednikami, bo też dużo jest takich też połączeń właśnie busami, to nie są oficjalnie turystyczni zarejestrowani przewoźnicy, raczej nieformalni, oni też jakby też zajmują się pośrednictwem pracy. Też zależy, ja myślę, że też weryfikuje ich czasem, czy oni okłamują, czy nie, ale to jakby jest taka nieformalna też weryfikacja, ale często jednak jest to usługa, za którą się płaci. Oni zazwyczaj szukają pracy, dostarczają potem ludzi na miejsce pracy. Ale mówię, też jakby ciężko to zweryfikować, też liczby, z ilu ich jest i jakby skala nie jest znana. Wiadomo, że jest duża.